Cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym tutorialu. Dzisiejszy tutorial, zgodnie z Waszymi prośbami na YouTubie w komentarzach, poświęcę technice HDR. Jak to tutorial, powinno być krótko, ale moim zdaniem ta technika jednak wymaga pewnego wyjaśnienia i takiego krótkiego wprowadzenia. No przede wszystkim wymaga wyjaśnienia, co to takiego ten HDR i do czego tak naprawdę powinien on służyć. No więc może najpierw rozszyfrujmy samą nazwę HDR, czyli High Dynamic Range. To tak naprawdę można powiedzieć wysoki zakres dynamiki. No ale samo to określenie niewiele nam mówi. Więc postaram się to wyjaśnić takim jak najbardziej przystępnym językiem. Otóż nasz wzrok, czy w jaki sposób widzimy, można scharakteryzować dwoma takimi parametrami, to znaczy tym, jak radzimy sobie w postrzeganiu tych najbardziej jasnych elementów obrazu, na który patrzymy, i tych najbardziej ciemnych. No i ten przedział, powiedzmy, od tych jasności do tych ciemnych partii obrazu, jak dokładnie potrafimy dostrzec pewne elementy i szczegóły obrazu w tych ciemnych partiach i w tych jasnych partiach, nazywa się pewnym zakresem jasności widzianego obrazu przez człowieka. No i fotografując, staramy się, czy chcielibyśmy uzyskiwać obrazy, które będą zbliżone tym zakresem widzialności do tego, co widzimy ludzkim okiem. Niestety sprzęt, chociaż nie wiem, jak byłby doskonały, nie dorównuje naszemu zmysłowi wzroku i niektóre matryce i niektóre aparaty fotograficzne, czy też kamery, lepiej radzą sobie właśnie z tym, jak odzwierciedlają obraz w czerniach i w bielach, czyli w jasnościach, w tych najbardziej jasnych punktach obrazu i w tych najbardziej ciemnych. Niektóre radzą sobie z tym gorzej. Generalnie możemy określić takie dwa zakresy, dwa takie elementy, gdzie w pewnym momencie jasne partie są już tak mocno jasne, że nie ma tam już żadnych szczegółów w obrazie, albo po drugiej stronie skali te ciemne czernie są już tak czarne, że również tam nie ma zarejestrowanych żadnych szczegółów w tym obrazie. Ludzkie oko natomiast potrafi patrzeć i rejestrować obraz zdecydowanie szerzej. No więc, żeby móc odwzorować taki zakres dynamiczny jak w ludzkim oku, wymyślono, że można fotografować kilka razy to samo ujęcie z różnymi ustawieniami, jeżeli chodzi o parametry ekspozycji, a później nakładać te zdjęcia na siebie w taki sposób, żeby wyciągnąć z poszczególnych zdjęć właśnie te elementy, które są w danym kadrze najlepiej naświetlone, najlepiej widoczne. No i teraz, jeżeli mamy jakiś obraz do sfotografowania, jakąś przestrzeń, którą chcemy zarejestrować na matrycy, to najczęściej wykonuje się trzy, ale im więcej, tym lepiej, oczywiście bez przesady, ujęć, gdzie robi się ujęcie z pewnym rozjaśnieniem, czyli z ekspozycją, która jest ustawiona w taki sposób, aby wyciągnąć jak najwięcej szczegółów w ciemnych obszarach kosztem tej jasnej części, czyli jasne rzeczy będą prześwietlone, ale tam, gdzie są czernie, gdzie są ciemne partie obrazu, tam będzie ten obraz rejestrowany w taki sposób, że będzie tam zarejestrowanych dużo szczegółów. Potem robimy zdjęcie z optymalnie ustawioną ekspozycją, czyli tamte średnie partie obrazu są rejestrowane, i potem robimy zdjęcie, na którym rejestrujemy obraz w taki sposób, że jest mocno przyciemniony, tak żeby te jasne partie obrazu, które przy normalnym ustawieniu byłyby prześwietlone, żeby tam można zarejestrować jak najwięcej szczegółów kosztem tych ciemnych miejsc,
które wtedy są najczęściej całkowitymi czerniami. No i teraz, jak mamy takie trzy lub więcej ujęć, to nakładamy je na siebie i albo ręcznie, albo są do tego specjalne programy, czy też funkcje w oprogramowaniu, tak jak w Capture One, które pozwalają tak poskładać te obrazy, żeby uzyskać na zdjęciu tym końcowym, tym efekcie końcowym, taką pełną dynamikę od tych jasnych do tych ciemnych partii, tak żeby obraz tam zarejestrowany był z jak największą liczbą szczegółów, żeby był dobrze widoczny. Czyli w ten sposób próbujemy trochę oszukać sprzęt, oszukać elektronikę, żeby jak najbardziej zbliżyć ją do tego, co rejestruje ludzkie oko. No i to tak naprawdę na tym głównie polega technika HDR. Są oczywiście również programy, które i też taki element, czy taka funkcjonalność jest dostępna w Capture One, które pozwalają z pojedynczego zdjęcia wyciągnąć to, co jest zarejestrowane w tych głębokich czerniach, w tych ciemnych partiach obrazu oraz w tych jasnych na jednym zdjęciu. Ale należy pamiętać, że to podciąganie, czy właśnie to wyciąganie szczegółów z jasnych i z ciemnych partii obrazu jest możliwe tylko wtedy, kiedy na takim pliku w aparacie rzeczywiście są zarejestrowane jakiekolwiek szczegóły. No i to też w jakimś sensie ten parametr, jak jeszcze mocno możemy rejestrować szczegóły w ciemnych i w jasnych partiach, nazywa się pewnym zakresem dynamicznym matrycy, który no, im nowsze, im lepsze aparaty i matryce fotograficzne, tym jest szerszy. No i wtedy, tak jak mówię, można sobie jeszcze na pojedynczym zdjęciu pewne rzeczy regulować. Ale jak kończy się skala suwaków, którymi można przesuwać przy tego typu korektach, no to wtedy pozostaje nam jedynie ta opcja, gdzie wykonujemy kilka zdjęć. Jeżeli mamy taką rzecz, czy taki obraz do sfotografowania, gdzie jest bardzo szeroka ta rozpiętość, między jasnymi i ciemnymi partiami obrazu. No i wtedy robimy kilka takich ujęć z różnie nastawionymi parametrami ekspozycji, od najbardziej jasnego poprzez pośrednie elementy, aż po taki mocno przyciemniony obraz, i odpowiedni soft to potem składa i mamy w efekcie zdjęcie w tak zwanym HDR-ze, czyli High Dynamic Range. No tak, to mogłoby wystarczyć i tak już długie wprowadzenie, ale należy jeszcze według mnie, subiektywnym oczywiście moim zdaniem, zaznaczyć, że technika HDR często jest wykorzystywana w trochę, no nie chcę powiedzieć niepoprawny sposób, ale wykraczający poza to, do czego tak naprawdę została stworzona, bo jeśli tą zabawę HDR-em kończymy w miejscu, w którym rzeczywiście widzimy dokładnie na zdjęciu zarówno jasne, jak i ciemne partie obrazu i szczegóły w tych obszarach, o tyle często mechanizmy HDR-u są używane do przerysowywania obrazu, do uzyskiwania efektów, które są zgoła nierzeczywiste. Już nawet nie tyle, że próbujemy odwzorować zakres dynamiczny widzialny dla ludzkiego wzroku, ale idziemy jeszcze dalej i wykorzystując metody HDR-owe posuwamy się do takiego przerysowania tych zdjęć, do takiego wyolbrzymienia pewnych elementów. Na zdjęciach one wyglądają wręcz nienaturalnie. Często jest to taki element, który zaczyna delikatnie ocierać się o kicz. Należy z tym uważać. No oczywiście często może to być zamierzeniem autora, tak? Często tego typu technika i uzyskiwanie tego typu efektów jest zamierzonym efektem kreacji przez fotografującego. Natomiast należy pamiętać o zachowaniu umiaru, bo zdjęcia powinny być jak najbardziej realistyczne
No chyba, że próbujemy zrobić coś surrealistycznego, to wtedy możemy używać tych suwaków w sposób zdecydowanie odważniejszy. No tyle, bardzo długi wstęp, ale sam tutorial już nie powinien być tak długi. Zapraszam zatem do oglądania. Zobaczmy zatem, jak w Capture One można wykorzystać mechanizmy HDR. Na początek zaimportujmy sobie do naszego katalogu kursowego zdjęcia przygotowane do tego tutorialu. Nie robiłem specjalnie nowych zdjęć, natomiast wykorzystałem zdjęcia, które zrobiłem dawno, dawno temu, kiedy jeszcze miałem ochotę bawić się więcej techniką HDR. Jak widzicie, są to zdjęcia z 2008 roku, więc trochę czasu już od tamtych nie upłynęło. No niemniej mam tutaj różnego rodzaju zdjęcia. Przyjrzyjmy się na przykład tego typu ujęciom. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy ISO 200, 1250 i przysłona F8. A jak zobaczymy najjaśniejsze zdjęcie z tego setu trzech zdjęć, to tutaj mamy ISO 200, 1,5 sekundy i F4. Jak zobaczymy to pośrednie, no to tutaj mamy ISO 200, 1,00 i F6,3. Czyli każde z tych ujęć ma inne parametry ekspozycji. Zobaczmy, że na tym przyciemnionym zdjęciu są elementy obrazu, które są mocno ciemne i generalnie to zdjęcie jest zbyt ciemnym zdjęciem, ale to najjaśniejsze. O ile pokazuję szczegóły w tych ciemnych na innym ujęciu elementach, obszarach zdjęcia, to ma takie plamy wypaleń, czyli miejsca mocno prześwietlone, gdzie tutaj już szczegółów nie zobaczymy. Optymalnie wydawałoby się, że jest naświetlone to zdjęcie pośrednie, no ale zobaczmy, jak to by wyglądało, kiedy zrobimy z tego właśnie HDR. Wybierzmy sobie te trzy zdjęcia, jak zwykle z kontrolem. Tutaj podobnie jak w przypadku składania panoram, możemy pracować jedynie na plikach RAW. Tutaj mamy pliki właśnie zczytane bezpośrednio z matrycy bez kompresji, czyli pliki typu RAW. W tym wypadku są to PEFy. No i prawym przyciskiem myszy wybieramy opcję Połącz w HDR. Narzędzie ma dodatkowo dwie opcje: dopasuj automatycznie, wyrównaj automatycznie. Zostawmy je zaznaczone i powiedzmy Połącz. Widzimy, że dość szybko sobie system poradził z połączeniem tych zdjęć i zobaczmy, powstało zdjęcie, które ma nazwę taką jak zdjęcie ostatniego składanego w kolekcji pliku z dopiskiem HDR i format DNG. Zobaczmy, jak to zdjęcie wygląda. No i zobaczmy, że rzeczywiście ciemne partie obrazu, tam gdzie były zbyt przyciemnione na pierwszym zdjęciu, są odpowiednio jasne z całym kompletem szczegółów, a te partie, które były prześwietlone na tych zdjęciach, w których wyciągaliśmy szczegóły z ciemnych partii, nie są wypalone. Tutaj też widzimy szczegóły, wszystko jest prawidłowo złożone. No to zobaczmy, jakby to jeszcze wyglądało w porównaniu ze zdjęciem z tym pośrednim. No, ono jest jednak lekko inne niż to, co aparat ustawił jako naświetlenie idealne. Widzimy, że nasz HDR jest nieco bardziej dynamicznym ujęciem, prawda? Tutaj są te różnice. Ok, zróbmy teraz jeszcze jedną panoramę.
Zobaczę, z których ujęć. No może zróbmy z tych ujęć, tak? Tutaj też mamy dość mocne partie ciemne. Tu jakbyśmy sobie rozjaśnili to zdjęcie, znaczy powiększyli to zdjęcie, to widzimy, że są praktycznie takie czernie, z których już szczegółów ciężko wydobyć. Ale zanim zrobię klasycznego HDR-a, używając metody składania ujęć, przełączmy się na chwilę na takie narzędzie, które nazywa się HDR, szeroki zakres dynamiki. To narzędzie pozwala nam właśnie wyciągać światła albo je zmniejszać na zdjęciach, które są, mają obszary zbyt jasne lub zbyt ciemne. Podobnie tu możemy pracować z cieniami i możemy biele i czernie jeszcze regulować. Zobaczmy, czy bylibyśmy w stanie z tych ciemnych obszarów tutaj narzędziem HDR wyciągnąć jakieś szczegóły. Powiększę sobie to zdjęcie tutaj, żeby te pnie tych drzew były widoczne i spróbujmy powiedzieć, wyciągnij mi cienie. Widzimy, że jestem w stanie rozjaśnić mocno te cienie, ale szczegółowość w tych ciemnych obszarach jest słaba. Niestety tutaj już matryca nie dawała sobie rady i nawet jak na 100% podciągnęliśmy te cienie, to mamy rozjaśniony obraz. Cienie są wyciągnięte, ale i tak nie ma tutaj szczegółów. Zmniejszmy obraz i zobaczmy, jak to wygląda z takim rozjaśnieniem cieni i popracujmy tym suwakiem przy pełnym kadrze. No widzimy, jak zmienia się nam tutaj rozjaśnienie. Można byłoby użyć takiego narzędzia różdżki i ustawić tutaj ten HDR automatycznie. On nam wtedy mówi, że 71 to jest dla tego zdjęcia najlepiej. Nie rusza innych parametrów, prawda? No a zobaczmy, jak ten efekt będzie wyglądał, jeżeli połączymy wszystkie trzy zdjęcia. Może jeszcze, zanim to zrobię, to pokażmy te przepalenia, te zdjęcia, które to zdjęcie, które jest zbyt jasne. No tutaj możemy spróbować zmniejszyć światła. No i przepraszam, rozjaśniam, zmniejszyć światła, ale proszę zauważyć, że teraz już te miejsca, które były mocno rozjaśnione, też nie wyglądają najlepiej. Po prostu ta matryca w jasnych partiach obrazu też sobie nie radzi z prześwietleniami. Gdybyśmy tutaj chcieli zobaczyć, jak sobie poradzi narzędzie automatyczne, no to ono tu zarówno cienie zmniejszyło, jak i światła. W ogóle nie da się tego zdjęcia oglądać. Zresetujmy. No to wybierzmy wszystkie trzy zdjęcia teraz. To też sobie jeszcze zresetujmy przed użyciem narzędzia HDR i zobaczmy, jak to będzie wyglądało po złożeniu połączeń HDR. No mamy sprawę już załatwioną. Klikamy na zdjęcie. No i zobaczmy. Zdjęcie, które jest HDR-em, wygląda nieco lepiej niż ręczne rozjaśnianie, ale i tak cudów tutaj się uzyskać nie udało. Zobaczmy, jak wyglądało przy tym pośrednim naświetleniu. No jest dość zbliżone do tego, które było pośrednim naświetlaniem naszego zdjęcia, ale jest mocniej dynamiczne, prawda? Widzimy tutaj szczególnie w tych partiach liści, więc zdecydowanie lepiej to wygląda. No to zanim skończymy, to jeszcze takie ujęcie. Tutaj sobie obrócimy te dopasowanie, obróć w prawo. Można tą samą operację zrobić na dwóch plikach. Dopasowania, obróć w prawo. No i mamy teraz już prawidłowo ustawiony kadr. Tutaj mamy znowu zdjęcie przyciemnione, takie, które teoretycznie jest naświetlone optymalnie i zdjęcie, które jest prześwietlone. Z kontrolem zaznaczamy sobie te trzy zdjęcia. Połącz w HDR. Oczywiście te efekty są zdecydowanie lepsze, kiedy mamy tych zdjęć więcej niż 3. No i zobaczmy. Tak wygląda zdjęcie złożone jako HDR.
Tak wyglądało to, które było pośrednim zdjęciem. Znowu HDR wygląda nieco lepiej, szczególnie właśnie w tych ciemniejszych partiach obrazu. Tutaj widzimy, że jest ta szczegółowość nieco lepsza. To, co jest istotne i ważne w tego typu technice, to to, że jeżeli wykonujemy takie trzy ujęcia i w trakcie tych ujęć pomiędzy pierwszym, drugim, trzecim, a czasami robimy ich więcej, sześć, musimy zmienić parametry ekspozycji, to ciężko byłoby nam bez statywu utrzymać aparat tak, żeby nie poruszyć w trakcie robienia zdjęć tym aparatem. Wtedy niewielkie wahnięcia naszych rąk i niewielkie drżenie w trakcie, czy różnica w ustawianiu aparatu mogłaby powodować, że mielibyśmy te kadry od siebie nieco się różniące. Dlatego dobrze jest robić zdjęcia do HDR-u ze statywem, no ale to jest jakby pierwsza trudność, którą łatwo sobie rozwiązać, bo tutaj możemy, fotografując nieruchome kadry, poradzić sobie tym statywem, chociaż tu różne mogą się zdarzyć rzeczy, może powiać wiatr i takie liście mogą się poruszać i wtedy pomiędzy jednym, drugim, a trzecim, czy czwartym, piątym i szóstym ujęciem będą delikatne różnice w tym kadrze. No więc narzędzie składające musi sobie umieć poradzić z tym, żeby dopasować te zdjęcia tak, żeby tych niedokładności, tych poruszeń nie było widać na końcowym efekcie zdjęcia. Ale często jest też tak, że fotografujemy nie tylko martwą naturę czy jakieś pejzaże i chcemy uzyskać HDR, tylko fotografujemy postaci, które są w ciągłym ruchu, a szczególnie dzieci. No i tutaj jest taka próba sfotografowania dzieciaka. Tu widzimy obraz przyciemniony, tu widzimy obraz, który jest już naświetlony pośrednio i mocno przejaśniony. I zobaczcie, jak ja się będę przełączał, to zobaczcie, że jednak widzimy różnicę w samym kadrze. Ten dzieciak nie stał nieruchomo, on się poruszał, więc zobaczmy, jak sobie poradzi z takim lekko dynamicznym ujęciem mechanizm HDR-a w Capture One. Znowu wybrałem trzy zdjęcia, mówię połącz w HDR. No i teraz już te czeki do dopasowania automatycznego i wyrównania automatycznego mają znaczenie. Tak? One teraz są dość ważne, żeby oprogramowanie za nas dobrało jak najlepiej ten kadr, szczególnie kiedy mamy na przykład takie elementy na obrazie jak włosy, które na pewno są różnie ułożone na każdym zdjęciu i nawet niewielkie minimalne przesunięcia powodowałyby, że nie mielibyśmy tak wyraźnych, ostrych włosów na takim kadrze wyjściowym. Więc zobaczmy, jak sobie poradzi HDR w Capture One z tego typu ujęciami. No powiedziałem, poskładaj mi tą w HDR, już się udało. Zobaczmy, jak wygląda efekt końcowy. No zobaczcie, że nie ma się czego czepić. Zarówno włosy, jak i rzęsy dzieciaka są wyraźne, ostre. Nie ma tu żadnych poruszeń czy krawędzi na zdjęciach, które byłyby niedopasowane. Tak to wyglądałoby na zdjęciu tym, które aparat uznał za optymalne. A tak na HDR-ze widzimy, że zdecydowanie efekt jest ciekawszy. Jeszcze raz, tak to wyglądało, jak sobie dobrał parametry aparat, a tak jak oprogramowanie Capture One. I widzimy, że pomimo tego, że pomiędzy tymi ujęciami były różnice, to skłożony HDR wyrównał nam te kadry i zdjęcie wyszło bardzo ładnie dopasowane. No i w ten oto sposób dobrnęliśmy do końca tutorialu. Mam nadzieję, że wyjaśniłem, co to takiego HDR i w jaki sposób można uzyskiwać tą techniką efekty na zdjęciach w oprogramowaniu Capture One. No
No i to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się obejrzeć ten odcinek. Zachęcam do polubiania, do komentarzy, do przede wszystkim udostępniania i polecania mojego kanału. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji. To na razie wszystko. Dziękuję. Trzymajcie się. Thank you.